mam 25 lat, ukończyłam germanistykę na prestiżowej uczelni z wyróżnieniem w terminie. Nie jak te niezorganizowane wieśniary alkoholiczki z mojego roku we wrześniu. Pracuję w korporacji, w dziale księgowości, na stanowisku analityka specjalisty do spraw należności, z czego jestem niezwykle dumna, no i też no, z tego tytułu też tak od czasu do czasu lubię się powywyższać wśród moich znajomych, którzy skończyli w Empiku czy w call center. No, ja tak kocham moją pracę, ja tak cały dzień kopiuję i wklejam, kopiuję, wklejam, jak ja lubię, naprawdę, jest takie fascynujące. Czy tak sobie wyobrażałam moje życie po 5 latach bezrefleksyjnego przyswajania bezsensownej wiedzy? Tak, właśnie tak! Ja w ogóle nie jestem sfrustrowana, w ogóle mnie frustracja życiowa nie dotyczy. Bardzo kocham moją pracę, bardzo, naprawdę, ja tak się fascynuję, ja lubię jak te raporty tak się generują, te tabelki, te dane, ja tak patrzę, kopiuję, wklejam, Boże, to jest takie fascynujące. Po prostu 8 godzin tak siedzę w bezruchu i tak... Klikam, Enter, Ctrl K, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Może jakaś spacja i czasem może poleci. I tak po całym dniu, po 8 godzinach takiego klikania, mój mózg jest tak zlasowany, że ja czuję fizycznie, że on tak, czuję, że on spływa mi po skroniach i że to jest taki moment, to jest takie doświadczenie wręcz mistyczne, że w ogóle nie muszę myśleć.